Może oni głupi, a może mądrzejsi, niż nam się wydaje. Może mądrzejsi. Żałuj, przyjacielu, swej nieobecności na czwartkowym obiedzie na Zamku Królewskim. Po takiej dawce próżności i obłudy wolałbyś chłopski stajnią pachnący stół. A uczone obiady? Znasz to może i nie? Gdzie połowa nie gada, połowa drzymie? Panie Potocki, niech nas poezje do duchu podniosą i wyłagodzą gniew. Cóż nam pozostało? Kim jest i skąd się tu wzięła? W jakiej wzrastała rodzinie? Kto ją tu przysłał i po co? Jakie jest jej imię? Może to zmiana liryczna? Może ballada z przyszłości? Sercu tak miła i bliska? O niepodległości, mądrości poezją, wolności poezją stan, poezją nie żałuj słów, wyjdź z ran. Mądrości poezją, wolności poezją stan, poezją nie żałuj słów. Skorzystać z pory, w jakiej się Europa znajduje i z tej dogorywającej chwili, która nas samym sobie wróciła. Wiwat Polska, wiwat król, precz z imperium veto, nie ojczyznę wolną chroni Bóg, 3 maja święto. Nadal obowiązującą religią jest katolicka. Ale konstytucja daje też wolność wyznania innym religiom. Ma być tolerancja. A to się sąsiad ucieszy. Bliska nie dawały mu spokoju, dokuczały. A tu teraz prawo jest po jego stronie. Wiecie, co to takiego liberum veto? Skądże proste chłopy miałyby to wiedzieć? Do tej pory było tak, że jeden poseł, jeżeli coś było nie po jego myśli, mógł zerwać obrady całego Sejmu i przez to unieważnić podjęte uchwały. Praca posłów szła na marne. Nowa konstytucja zniosła szkodliwe dla ojczyzny liberum veto. Teraz rozumiecie. Jako tako. Coś tam. Cichaj się, babo. Zgodnie ze słowami, jest takie miejsce, jest taki kraj. Moi drodzy, przygotowując materiał do konkursu, który został ogłoszony, w materiale filmowym skierowałem takie słowa. Patrząc w historię, szukajmy przyszłości. Ci z was, starsi tutaj, możecie już mieć takie doświadczenie, że takie powiedzenie, że historia koło zatacza, zaczyna nabierać innego znaczenia. Moda powraca. Zwyczaje powracają, więc to się sprawdza. My jako Polacy, Polska jako ojczyzna jest niewątpliwie ewenementem w historii światowej. To, ile jako naród wycierpieliśmy, ile razy znikaliśmy z map historii, jest czymś
do dnia dzisiejszego niespotykanym, że potrafiliśmy się odrodzić, potrafiliśmy mimo tych wszystkich przeciwności losu znowu zaistnieć i znowu być na mapie świata i znowu móc mówić w języku polskim i znowu móc pokazywać wielkość i dumę naszego narodu. Wyciągnijmy z tego wnioski. Dzisiaj podczas inscenizacji również padły bardzo istotne słowa. Nieporozumienie rodzi złość. Złość rodzi nienawiść. Nienawiść prowadzi do wojny. Bierzmy przykład. Bierzmy przykład z historii. Uczmy się historii, wyciągajmy wnioski po to, abyśmy nie musieli, tak jak nasi bracia, w tej chwili walczyć o niepodległość swojej ojczyzny na Ukrainie. To, czego jesteśmy świadkami dzisiaj, zebrania młodzieży, uczniów ze szkoły podstawowej, świadczy o tym, że ten patriotyzm, mimo że część jeszcze tego nie rozumie, nie wie, co to jest, ale ten patriotyzm poprzez wywieszenie flagi w oknie 2 maja, poprzez udział w uroczystości, w przygotowaniu w akademii, poświęceniu swojego czasu, to też są działania, które przekładają się na to, że możemy być dumni, że jesteśmy Polakami i że szanujemy historię. Poszanowanie symboli, poszanowanie krzyża, poszanowanie flagi, poszanowanie naszych symboli narodowych jest czymś, co nie tylko dla nauczyciela historii, ale również dla ludzi, którzy związani są z kultywowaniem tradycji, jest czymś bardzo ważnym. I zobaczcie, inicjując dyrektor w punkt, trafił i ujął to wszystko, co ważne w tej chwili, co trzeba na taką okoliczność powiedzieć. Przede wszystkim dołączę się do gratulacji w imieniu samorządu naszej gminy, obecnego tu pana sekretarza, pani Magdy i pani radnej, która dzisiaj też pełni funkcję mamy. Zresztą pewnie kreacja, jak się domyślam, ta biało-czerwona, to też z pod ręki mamy wyszła, gratuluję pani radną bardzo ładnie. Już o śpiewaniu nie wspomnę, bo wszyscy śpiewacie pięknie. Rzeczywiście każda taka chwila, każda taka okazja, każde święto narodowe, zwłaszcza i tak ważne jak święto Konstytucji 3 maja, winne być celebrowane najbardziej właściwie, najbardziej godnie, najbardziej gromko, jak tylko to powinno być. Każdy z nas, naszej Rzeczpospolitej, żyjącej w pokoju i w dobrobycie na dzisiaj, powinien mieć jakieś zobowiązanie, żeby ta historia, o której mówimy, która tak dotkliwie dotyka naszych sąsiadów ze wschodu i również w naszym wymiarze się też w jakimś etapie nie przeciwko nam nie obróciła. Mamy wiele dobrego, mamy wspaniałych sąsiadów, ale mamy też wielki kłopot ze wschodu i ten kłopot pojawia się co jakiś czas. A dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że ten naród, to społeczeństwo wzajemnie się nie szanuje, a jeśli się wzajemnie ten naród nie szanuje, to jak można domagać się czy oczekiwać, żeby szanował innych? Właśnie dziś tutaj w tej poetyckiej oprawie była mowa o wzajemnym szacunku, tolerancji, zrozumieniu, miłości, sympatii, pokoju. Te wszystkie cechy oprawione odpowiednią poezją, bo poezję uprawia w sensie jej pisania i ze zrozumieniem czytania i przeżywania człowiek wrażliwy. A człowiek wrażliwy to człowiek dobry i piękny, to taki, którego nawet jeśli się oto ludzką rzeczą jest złe emocje pojawią, to potrafi je ze swojej głowy wyrzucić. I tego nam wszystkim życzę, jeśli będziemy wzajemnie się szanować, wzajemnie wspierać, wzajemnie też umacniać w pamięci o wspaniałej historii naszego kraju, to będziemy wewnętrznie silni, a jeśli będziemy wewnętrznie silni, to sprostamy wszystkim, wszelkim przeciwnościom. Historia, jak widzimy, lubi się powtarzać, nic nie jest na zawsze dane. Słowa brzmiały na prawie każdej naszej akademii przez lata, ale nigdy nie miały takiego wymiaru wyjątkowego i wyjątkowo dosadnego, jak to ma miejsce w dniu dzisiejszym. Każdy z nas ma jakieś względem ojczyzny zobowiązanie. Dziś nie stajemy z karabinem w ręku i Bogu dziękować, ale wy musicie się uczyć.
Musicie się dobrze uczyć, musicie znać języki, musicie zgłębiać wiedzę, którą przekazują wam oddani w swoim zawodzie wasi pedagodzy, po to, żebyście byli silni, świadomi tego, jaką częścią wielkiej, wspaniałej ojczyzny jesteście. A my dorośli mamy pracować, żeby wam to życie jak najbardziej ułatwić. To też hołd tych wszystkich bohaterów, którzy oddaliście za ojczyznę, ale to też podziękowanie dla tych wszystkich wielkich patriotów, którzy Konstytucję 3 maja napisali drugą, niektórzy twierdzą pierwszą, tak demokratyczną konstytucję po Konstytucji Stanów Zjednoczonych. Jesteśmy w szpicy demokratycznego świata, a tylko demokracja, tylko wzajemny szacunek i ugruntowane prawo opierające się na swobodzie narodów może zagwarantować pokój. Dziś to dla was, młodych ludzi, trochę enigmatycznie brzmi, bo macie swoje smartfony, macie swoje rowery, motocykle, być może już niedługo samochody, swoje życie i niechże ono żyje w beztrosce, niech ono płynie w beztrosce, ale jednak dni takie jak dziś z waszym udziałem, gdzie oddanie i pięknie zagłębiacie się w historię, śpiewając i odgrywając te dzisiejsze role. I was, młodzi, którzy wspaniale grzeczni, a są też tu tacy na pewno rozrabiacy, którym już się nudzi, jednak mimo wszystko słuchacie tego uważnie, to dla was to jest zdanie egzaminu z historii, to jest podwalina tego, jak powinna wyglądać rzeczywistość, której dorastacie i którą będziecie tworzyć. Ojczyzna to zobowiązanie, wy je dzisiaj spełniliście na miarę waszych możliwości, najlepiej jak potraficie. Dziękujemy wam za to w imieniu samorządu, gratulujemy z całego serca panie dyrektorze i dziękujemy pedagogom, którzy przygotowali tak piękną uroczystość, a przede wszystkim wam, kochana młodzieży i dzieciaki, za chwilę wzruszenie refleksji i to piękne święto. Dziękuję bardzo.